zdrowia, szczególnie dla ludzi, którzy lubią soccer, czyli piłkę nożną. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Chiny, kto ma kasę, to rządzi, tak? To tak było, jest i będzie. Teraz Chiny mają tyle kasy, że nie wiedzą, co z nią zrobić, no to zaczęli rządzić łącznie z... I nie tylko to, co produkują i za ile, ale również to, kto i co mówi i gra w sporcie. Chińskie, ta główna stacja nadawcza CCTV, czyli ten China Central Television, przerwało nadawanie tej English Premier League, czyli to, co no, lubię. Anglia lubi, no i cały świat lubi, no i Chińczycy lubią również. To było w sobotę. No i zamiast tego to dali inny mecz nagrany wcześniej, Tottenham z Wolverhampton. Dlaczego tak się to stało? No jest Ozil. Jest Ozil, Mesut Ozil, Niemiec, urodzony, rodzice z Turcji przyjechali do Niemiec, no on jest ogolony, no nie jest takim aktywnym muzułmaninem, nie, no trudno powiedzieć, czy jest aktywnym, czy nie jest, no ale w każdym bądź razie nie ma brody, no i nie goli wąsów i tutaj tak jak Muhammad golił, także go to odróżnia, trudno nawet powiedzieć, że jest muzułmaninem, no ale ostro przedstawia te prawa muzułmańskie, no w sumie Niemcy zabili chrześcijaństwo u siebie, no to teraz muzułmaństwo zwycięża, w Ameryce też doprowadzali do ateizmu. No i powoli muzułmanizm również podnosi swoje ciemne strony. We Francji ateizm to samo zrobił. No ale wracając do tej sytuacji w Chinach. W Chinach jest Xinjiang, czyli to jest w zasadzie zachodnio-północny rejon, który się nazywa, no ci Ugorkowie, Ojgorks, no to oni nazywają, że to jest Turkestan wschodni, no a Chińczycy nazywają ten Xinjiang, no i nie zgadzają się z tym, co ci muzułmanie tam robią. No a oni robią dużo. Jest sporo zamachów bombowych. Oni chcą odłączenia od Chin jako takich. Tam są takie dane, że tam w najróżniejszych obozach przymusowej pracy, więzieniach i tak dalej, no to jest około miliona tych muzułman. No, czy jest tyle? Trudno powiedzieć, no ale jest na pewno jakieś tam ściganie, no i te separatystyczne jakieś ruchy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy ISIS opanował Irak, w Syrii było dużo tego rodzaju sytuacji, cały ten, można powiedzieć, sen tych ludzi o kalifacie, no to spowodował to, że tam w te rejony walki wyjechało bardzo, bardzo, bardzo dużo tych Chińczyków, muzułmanów. No wyjechało też tam z Jugosławii, wyjechało z Rosji, wyjechało z najróżniejszych tych republik muzułmańskich w tej byłym ZSRR, no ale w Chinach mają problem. Parę lat temu był zamach w Beijing, no to właśnie też podobnie się działo, tam po prostu wszystkie te wiadomości, co CNN czy BBC starało się nadawać, no to wszystko było obcięte. Ameryka miała podobną sytuację, bo Daryl Morey, to jest z National Basketball Association, czyli stowarzyszenia gry w palanta, można powiedzieć, wypowiedział się na temat tych działań w Hongkongu. No i później zaczął się atak finansowy przede wszystkim. Atakują Chińczycy, atakują całe kluby, czy całe stowarzyszenia za pojedyncze wystąpienia
czy to zawodników, czy to przedstawicieli. No i tak to się stało właśnie w sytuacji Ozila. Arsenał odcina się od tego wszystkiego i mówi, my nic nie mamy wspólnego z tym. On to robi jako prywatny obywatel i to są jego punkt widzenia, ale nie ma nic wspólnego, nic z nami. Arsenal w zasadzie no walczy o kasę, no bo u Chińczycy to jest spora część rynku dla nich. Teraz są nawet, mają dużo tych followersów, ludzi, którzy tam sprawdzają, około 5 miliona. Planują nawet zrobienie sieci restauracyjnych z tematem Arsenału, także to są potężne pieniądze, włączając powiedzmy 700 milionów dolarów za prawa do nadawania na 3 lata, to jest 230 milionów dolarów rocznie, no to są spore. No te stowarzyszenie chińskich tej piłki nożnej, no to też w zasadzie skrytykowali go, że on nawołuje do odłączenia się i do terroryzmu. Ozil powiedział dosyć ostro, bo on powiedział, że te Korany są spalane, że meczety są zamykane, że te szkoły, madrasy są robione nielegalnymi. Dużo tych przywódców muzułmańskich niby jest zabijane, no i że nikt o tym nie mówi, muzułmanie o tym nie mówią. Coś, co się dzieje z Turcją, tak? No bo ten Ozil, on napisał to w zasadzie po turecku. To jest też ciekawe, że on pisze po turecku. Chińczycy tam czytają, ani Anglicy nie czytali, ani Niemcy nie czytali, a Chińczycy znaleźli to. No bronią się przed tym terroryzmem muzułmańskim. Tak popatrzeć w Monachium, kiedy były ta olimpiada, 1976 chyba rok, kiedy Arabi pozabijali, muzułmańscy terroryści zabili tyle Żydów, później było znowu tyle też ataków, cały ten ISIS też przecież od groma ile tu ludzi zginęło, później cała ta najazd na Europę wszystkich tych muzułmanów, 9-11 w Ameryce i tak dalej, no to idzie, wszystko idzie w jednym kierunku, po prostu zagniecienia tej chrześcijańskiej kultury, no i jest to na Zachodzie, szczególnie w Ameryce i w Europie jest to popierane w jakichś takich naiwnych myślach. No komuniści to wiadomo, to są bandziory, no ale oni widzą, że ta grupa może być większymi bandytami od nich. No cały ten Bliski Wschód przez ostatnie 60 lat, no to nie odniósł tej ekonomii, jakiegoś sukcesu ekonomicznego, tak jak Chiny. Chiny od lat tam 1970-tych, 80-tych, no jednak produkując te tanie badziewie dla Ameryki, dla Europy, no to podniosło troszeczkę ten poziom życia. No jest tam zamordyzm, jest tam jednopartyjny zamordyzm komunistyczny, tam nie ma demokracji, nie ma też kapitalizmu. Dużo ludzi mówi, że w Chinach jest kapitalizm, tam kapitalizmu nie ma. Tam jest po prostu kolesiowanie. Oni w Komitecie Centralnym mają 3,5 tysiąca tych głównych komunistów, z czego chyba z 80 ze 100 jest miliarderami, no i ze 100 albo 200 no to jest po prostu żołnierzy. Ozil no to też jako muzułmanin, on bardziej się czuje Turkiem niż Niemcem. Gra dla Anglików, no ale prezydent Erdogan był na jego ślubie świadkiem, tak? Także to jest dosyć duże połączenie, nie tylko towarzyskie, ale i polityczne. No ale Erdogan no to za bardzo tak się nie wychyla
z krytykowaniem tego, co Chińczycy robią dla innych muzułman właśnie w tym wschodnim Turkestanie. Pokazuje to wszystko, jak Chiny po prostu są w stanie złapać ludzi za jaja finansowe, tak? Jak kiedy tam mówili, Lenin mówił, że kapitalizm sprzeda sznur komunistom, a wtedy komuniści powieszą tych kapitalistów na tym sznurze. No to teraz właśnie to widać jak oni to używają, tego szantażu powiedzmy finansowego. Szwecję pogonili, Szwecja dała nagrodę Chińczykowi, obywatelowi chińskiemu urodzonemu w Szwecji, który siedział 2 lata w więzieniu w Chinach za krytykowanie właśnie Chin. No i ambasada ostrzegała Szwedów właśnie, żeby uważali na to, co tam jest robione, no bo będą pewne konsekwencje. Tak samo chiński ambasador w Niemczech powiedział, że jeżeli Niemcy będą odrzucać te połączenia piątej generacji tej firmy telekomunikacyjnej Huawei, no to też będą mieli jakieś problemy. Także widać, że ten miliard 300 milionów ludzi i te parę, kilkanaście milionów komunistów w Chinach widzi, że mają tyle tego szmalu, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Także mogą szantażować wszystkich innych. No, zdecydowanie Chińczycy mają problemy z terrorystami, tymi muzułmańskimi w tym rejonie, gdzie właśnie są ci muzułmanie, gdzie mieszkają. Na dzień dzisiejszy, jeżeli się dojeżdża na stację benzynową, no to każą wszystkim wysiąść. Zanim samochód dojedzie do stacji benzynowej, to strażnik tam sprawdza pod samochodem, w bagażniku, przy silniku, czy nie ma czegoś ukrytego. No i dopiero później pozwala, no i wszyscy, którzy siedzą w samochodzie, to wychodzą i idą za stację benzynową, kierowca dojeżdża, tankuje, jedzie dalej i dopiero pasażerowie wsiadają. Dlaczego? No bo w kilkudziesięciu sytuacjach to było tak, że podjeżdżali do stacji benzynowej, wyjmowali powiedzmy tą do nalewania ten kurek, oblewali cały samochód, oblewali tą stację benzynową, zapalali to wszystko, mieli jeszcze te fajerwerki w środku, no i wysadzali w powietrze tę stację benzynową. Parę lat temu to właśnie była taka sytuacja, że przyjechało paru muzułman z tego rejonu do Beijing, kupili parę samochodów i mieli rozwalić w paru miejscach ludzi. Oni tyle tylko się okazało, że na tą jedenastkę to tylko jakiś facet z żoną i z teściową zdecydował się zrobić atak. No i oni zrobili atak, że na Tiananmen Square, jak oglądacie czasami wiadomości, to tam są, jak jest Mao na tej ścianie, to jest ten Forbidden City, czyli to miasto zakazane. No to właśnie tam jest w każdym kierunku, no to nie jest autostrada, no ale taka trasa szybkiego ruchu w mieście, można powiedzieć. No i z boku jest chodnik, no to jest tam 20 metrów, bo tam też dziesiątki tysięcy ludzi nieustannie chodzi. No to ta trójka wjechała, zabiła chyba 8 czy 10 osób, większość turystów z całego świata. Wjechali pod ten pomnik, nie pod pomnik, pod ten obraz, można powiedzieć, ten potężny Mao Tse-tunga, no i wyeksplodowali. Także jeżeli popatrzycie na YouTube, też powinny być niektóre nagrania z ludzi, którzy właśnie w tym nagrywali, no ale to właśnie robią muzułmanie z tego rejonu. No i komuniści zwalczają tego rodzaju rzeczy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek.
do subskrypcji, dzwoneczek, dzin dzin, o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.